Siema, wyskoczyłem sobie na spacerek. Tutaj są parkingi pod rehabilitacją, na górze również. Jeszcze jeden na dole, sporo bryczek stoi. Ptaszki sobie ćwierkają, słoneczko zachodzi. Dzisiaj była super pogoda, zbliża się wiosna. Czuć wiosnę w powietrzu, kiedy trawka się zieleni, kiedy pi się czerwieni, kiedy chust stoi jak sosna, wtedy jest prawdziwa wiosna. Dziękuję za oklaski. Jak wiecie, jestem prawie tydzień czasu tutaj na rehabilitacji w Niemczech. Poznałem sporo osób, troszeczkę sobie porozmawiałem z ludźmi. Dzielę ich na dwie grupy. Palący, niepalący. Ja jestem palący, także sporo czasu spędzam na palarni po zajęciach. Robi się ciepło. Cały czas można kogoś tam spotkać. Są też stali tubylcy. Można z nimi pogadać o wszystkim. Są starsi, młodsi, ale przeważnie troszeczkę starsi ode mnie. Jest nawet koleś, który był marynarzem. On ma około 70 lat, opowiada mi zawsze różne historie, kiedy płynęli do nowych portów, poznawali laseczki, imprezy, wiecie, Nygus lubi takie klimaty. Z nimi o wszystkim, o mareczce, o wymianie na euro, strasznie na to narzekają. O dupach, o samochodach, o czym chcesz, o zakładaniu interesu w Niemczech, trafisz różnych ludzi. Nawet rozmawiałem z kolesiem, takim harlejowcem, miał na poddaszu, słuchajcie, plantację maryśki. Tacy też się trafiają, opowiadał, jaki sprzęt zainstalował. Także jest fajnie. Zauważyłem, było kilku kolesi palących z moich okolic, czyli z Norymbergi. Oni też byli zamknięci w sobie. Wyszli na fajeczkę, siema, pogadał trochę, parę słów powiedział, potem wracał do środka, nie byli rozmowni. Reszta palaczy, można z nimi konie kraść, tak mi się wydaje. Także są też tutaj ludzie, z którymi idzie pogadać. Druga grupa to są tacy, słuchajcie, niepalacze, niepalący, ale tacy inteligenci. Wczoraj miałem zajęcia Nordic Walking, wiecie, z tymi patyczkami po lesie biegałem jak oszołom. Dostali te patyczki. Nie było tam nikogo z grupy palaczy, nikogo, kogo bym znał z palarni. Słuchajcie, dorwali te patyczki, jak wystartowali w las. Instruktor im mówi, spotykamy się przy wejściu głównym, pobiegli. Który pierwszy, ten lepszy, jak jakieś oszołomy. Drogę pokręcili, potem nie wiedzieli, gdzie mają się spotkać. Trzy razy im mówił, ja jako Polak zrozumiałem, a oni normalnie jakby mieli klapki na oczach. Jakbyś im powiedział, skaczcie, to by skoczyli. Także to są normalnie oszołomy, nie idzie z nimi pogadać, pośmiać się, pożartować. Łażą takie zamknięte w sobie, trzymają się w swojej grupie, normalnie dwa światy. Ale jak widzicie, też są ludzie, z którymi idzie sobie pogadać o wszystkim, żebyście nie mówili, że Nygus tylko narzekasz na wszystko, ale tak jak mówiłem, z moich rejonów kolesie zamknięci w sobie. Czyli jednak coś w tym jest, że w tym mieście, w którym mieszkam tutaj w Niemczech, w Norymberdze, ludzie nie są jacyś tacy otwarci na przyjeżdżających, nie są jacyś tacy bardzo kontaktowi. Podobne odczucia miałem, kiedy przeprowadziłem się jakieś 25 lat temu do Poznania. Też nie byli za bardzo otwarci w Poznaniu na ludzi przyjezdnych. Tak tutaj wygląda. Pytaliście mnie, Nygus, jak wygląda sprawa facetów. Jest tutaj kilku gości w moim wieku. Podziwiam ich, słuchajcie, ponieważ oni potrafią się w ciągu dnia przebrać, nie wiem, może 6-7 razy. Rano czapeczka w lewo, koszulka taka, spodnie takie, po śniadaniu inny strój, przed obiadem inny, po obiedzie inny, na deser inny, przed kolacją inny, wieczorem ze dwa razy, 4 razy, po 2 razy, 8 razy, raz po raz. Słuchajcie, normalnie jakiś szał mody tutaj się robi. Przeważnie tych, których znam w Niemczech, pracujących fizycznie, oni potrafią cały tydzień przechodzić w ciuchach roboczych. Po robocie w tych ciuchach do sklepu, w piątek w tych samych ciuchach jeszcze do knajpy, w sobotę po zakupy i w niedzielę, jeżeli wyłazi z chaty, potrafi też założyć jeszcze ciuchy robocze.
Jak wiecie, wszystko u mnie jest na żywca, także mogę coś pokręcić. Generalnie Niemcy pracujący fizycznie w chatach mają, no nie chciałbym tego nazywać, ale no syf mają. W samochodach mają syf, w chatach mają syf. Kolega z pracy jak przyjeżdżał, to poczochrany, oczy zaropiałe, zęby nieumyte. Czasami jak się odezwał rano, to mu mówiłem, idź umyj kły, bo normalnie wali ci jak krokodylowi z paszczy. Także tacy niedbaluchy, oczywiście nie mówię, że wszyscy pewnie też są tacy, którzy dbają o porządek, bo zaraz ktoś mi zarzuci w komentarzach, Nygus, nie wkładaj wszystkich do jednego garka. W Norymberdze też to zauważyłem, że panowie najbardziej z Turcji chyba, tak mi się wydaje, tak, mają swoich fryzjerów, słuchajcie, tam są zawsze kolejki, podcięte baczki, regulowane brwi, bródka musi być podgolona, spodnie muszą być podwinięte, oni są straszni pedanci, przeważnie, oczywiście też jacyś się trafiają, tak jak w Polsce też nie wszyscy są czyściutcy i pachnący. Też wam taki przypadek opowiadałem jeszcze z dyskoteki dawno temu. Swoją drogą zblokowali mi monetyzację na tym filmie i usunęli mi film, w którym wam mówiłem, że na magazynach czeka tutaj 700 milionów. Wiecie czego? Czekają na jesień. Nie będę mówił, bo znowu mi coś tutaj poblokują. Turcy, słuchajcie, oni jak przychodzą niektórzy na siłownię, to ma w torbie 3 pary skarpet, 3 koszulki, 3 różne ręczniki, 3 różne czapeczki, różne buty. Czasami zanim on się przebierze, żeby wejść w ogóle na trening, to ja już zdążyłem w 45 minut trening zrobić, a on dopiero przed lustrem się ułożył do treningu. Tak to z nimi wygląda. No i Arabowie, oni też o siebie dbają, naprawdę zawsze musi być pachnący, czysty, pewnie też się brudasy trafiają, ale oni naprawdę dbają o swój wizerunek, żeby pachnieć, żeby być podgolonym, żeby być czyściutkim, łańcuszki, bajery, szmery, rowery, laseczki tutaj na nich lecą, ponieważ są troszeczkę innej urody. No i jak wiadomo, oni tam są, mają troszeczkę wyższy testosteron, także bara, bara, riki, tiki, tak, jeżeli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Także ich lubią. Także generalnie, jacy są faceci w Niemczech? Ci, którzy mają branie, naprawdę przesadzają, aż do przesady dbają o siebie, spędzają chyba przed lustrem więcej czasu niż niejedna kobieta. A reszta, jak to wszędzie, wymieszani, jedni bardziej zadbani, drudzy mniej. Ja tam, widzicie, głowa na krótko ścięta, mam maszynkę u fryzjera, nie byłem już chyba z 25 lat, robię to sam. Dla mnie kąpiel, przygotowanie się do łóżka zajmuje 5 minut z prysznicem, z umyciem zębów. Dla niego pewnie zajmuje z 50 minut, dla takiego pedancika. Ja rano jestem w 10 minut gotowy, a on pewnie szykuje się, jak ma do pracy na 6, to nie wiem, może o 3 wstaje. Chociaż może do pracy tak aż nie przykłada wagi, żeby tak dobrze wyglądać. Dobra, słoneczko zaszło, takie bajery, szmery, rowery. Mam tutaj lekarza, który pochodzenie ma rosyjsko-ukraińskie. Słuchajcie, rozmawiałem dzisiaj z nim, siedziałem na ławeczce, paliłem fajeczkę, szedł do domu po pracy, usiadł sobie, pogadaliśmy chwileczkę. To jest lekarz prowadzący moją tutaj chorobę, problemy z jelitem drażliwym. Jeżeli chcecie, to wam opowiem, jak to wyglądało początki. To była po prostu dla mnie makabra, najgorsze czasy w moim życiu. Chociaż zauważyłem, że za bardzo was te nagrania tutaj z rehabilitacji nie interesują. Pytacie też na drugim kanale, co z moją Hondą, ponieważ pokazywałem wam, coś się zaczęło dziać. Swoim sposobem to sprawdziłem, ucichło, ale jeszcze muszę sprawdzić, odpalić, przejechać się, zobaczyć, czy to wróci, ponieważ momentami
Teraz moment, w tym momencie właściwie, Nygus, zaczynasz się motać. Za dużo gadam, cały czas do was gadam. Myślicie, że tak łatwo się skupić? Na ten moment problemy w hondzie znikły. Prysnąłem tu i tam troszeczkę sprayem. No i wszystko ucichło. Zobaczymy, czy jak się przejadę, czy to się nawróci. Ptaszki ćwierkają, robi się szaro. Głupio wyglądam w tych okularach, ponieważ już słońca nie ma. Zbliżam się do budynku. Tutaj przed palarnią już widzę, z 10 osób stoi, także punkt spotkań. W środku palić nie wolno. Czasami potrafimy stać 2-3 godziny, gadać. Słuchajcie, wychodzę na jedną fajeczkę, przegadamy 3 godziny do 23. Mamy czas, żeby wejść do środka, potem ośrodek zamykają. Także czasami wieczorami to stoimy 2-3 godziny i sobie gadamy. Śmiejemy się, różne dziwne historie, opowieści dziwnej treści. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę temat wyczerpałem i powtarzam. Nie wszyscy są identyczni, oczywiście są wyjątki, są różni ludzie. To są tylko moje spostrzeżenia. Piszcie, jakie wy macie spostrzeżenia z pobytu w Niemczech, jeżeli mieliście okazję tutaj ludzi poznać. Tutaj na bajerach jest tak, a nie inaczej. Ja tak to widzę. To co? Do następnego. Pozdrowionka, dużo zdrówka. Trzymajcie się. Cześć.